A kiedy jest gradobicie i nie schowacie na czas samochodu do garażu, takie oto są skutki. Na początku lipca nad Krakowem, jak i nie tylko nad nim, ale akurat Kraków mnie konkretnie interesuje, przeszła burza, której w życiu takiej dużej burzy nie doświadczyłem, ale z tą burzą przyszło gradobicie. A że żona zapomniała, znaczy wróć, nie zapomniała, chciała schować samochód do garażu, zaparkować w nim, lecz jak większość posiadaczy domów, wiem, że garaż jest w zasadzie traktowany jako piwnica. Bo w obecnych czasach mało kto się decyduje na podpiwniczenie, więc samochody stoją na parkingu, a w garażu jest tak zwany pierdolnik. Rowery, nie rowery, kosiarki, nie kosiarki, wszystko co nie może zmoknąć jest w garażu. No i czerwona cytryna nie została na czas schowana, a oto są skutki. Jest świeżo umyty, więc będzie łatwiej zobaczyć. Cyk, maska, ale to jest nic. Taka jedna wgniotka to nic. Prawdziwy dramat i historia dzieje się na dachu. Jako największa taka powierzchnia płaska, widzicie, specjalnie wybrałem cień latarni, znaczy cień, odbicie, wróć, żeby można było widzieć, kiedy następuje załamanie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Na samym początku myślałem, że jeszcze, machnę ręką, nie będę tego robił. Ale jak umyłem i zobaczyłem wszystko, znaczy wszystko. Prawie każdy element oberwał, mniej lub bardziej. Nawet, i to taka ciekawostka, złapie, nie złapie, tu jest wgniotka, a ja ją spróbuję jakoś. O, cyk. Paluchem ją widać. Zium, 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 zium. Nawet tutaj oberwało. Już pomijam, że tak samo tutaj na dachu. Gdzieś drzwi, gdzieś nad kole. Nad kole pokazywałem. Chyba się nie chwaliłem. No to nad kole zaraz znajdziemy. O, bingo. I gdyby to była jedna taka wgniotka, to bym to zostawił. A że jest ich multum, no to będzie trzeba to zrobić. Tego raczej nie da się wyciągnąć takimi, nie wiem jak to się nazywa, do wgniotek. Chociaż kto wie, może teraz są już takie techniki, aczkolwiek tamta wgniotka to jest konkret. Nie wiem, jak ktoś się na tym zna, niech da znać. Ale będę, znaczy już zgłosiłem to na autokasko. Jestem ciekaw, bo za parę miesięcy będę musiał opłacić kolejną składkę autokasko, ile mi wzrośnie. W tym momencie OC/AC kosztuje mnie około 1600 zł. Dużo, niedużo. Ja mam duże zniżki. Samochód nie jest jakoś eksploatowany, a i też jego wartość, bo to jest od wartości. OC to jest około 500 zł, 600 zł. Reszta to jest autokasko, około 1100-200. Jestem naprawdę ciekaw, ile wyjdzie naprawa oraz ile wyjdzie nowa składka po takim gradobiciu. No nic, bywa i tak, ale znowuż nie ma co biadolić, po to się kupuje ubezpieczenia, żeby spać spokojnie i w momencie, kiedy jest tego typu zdarzenie, można było oddać fachowe ręce, naprawić, bo wiecie, samochód rzecz nabyta, trzeba o nią dbać. I tak jak to mówił bodaj Cimoszewicz, trzeba się ubezpieczać. Kto się nie ubezpiecza, ten potem musi bulić z własnej kieszeni.